Halo, halo! Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, to jest Heroes 5 Arena. Gramy sobie wreszcie normalne rozgrywki. W sumie poprzednia gra też już była normalną rozgrywką. Moim przeciwnikiem jest Pieniek, a my mamy dużo słodkości. To może być ciężkie dla mnie. To też sobie wyrzucimy. O Jezus, trudne się wylosowało. Jak nie krasnolud, to akademia. No wczoraj się udało wygrać krasnoludem. Swoją drogą, dzięki temu, że wygrałem poprzedni mecz, awansowałem o 20 punktów. Bo mój przeciwnik był chyba 35 w rankingu. A ja z racji, że obecnie byłem 160, teraz jestem 140, no to poleciałem w górę. Chyba 100 punktów zebrałem, nie? Ja pierdzielę, ty sam, nic fajnego dla mnie, to nie fajne, znaczy to jeszcze w miarę, może bym coś tu zagrał. To może być dla mnie bardzo ciężkie, to może być dla mnie bardzo ciężkie. To jeszcze... Nie, to też będzie ciężkie w sumie. Jakby tu się coś udało fajnego, to może... Forteca w przystań. To może być chyba największy oro. No i ten demon też nie będzie taki łatwy. Zobaczę, aha, akademia, czyli Cyr. Nie, Razak, na Gotaja. Dobra. Gotaj. Co ty miałeś, Gotaj? Okrzyki kosztują 3 punkty many mniej. Okej, okay. Nie jest to na szczęście jakaś turbo game changer specka. Okej, okay, mamy lepsze golemy, mamy oświecenie i magię światła na start. Spoko. Co mamy w zameczku? Mamy inwalidę, mamy poruszenie na magię, mamy zbroję zapomnianego, mamy tarczę ograń, pierścień smaczego oka. Muszę przyznać, że nawet. Artefakty. A jaka magia? Odbicie piąstka, kamienne starożytna, przyspieszenie, rujo, wrażliwość, rozkład. Nie, magii mroku nie biorę pod uwagę. Legienka, odporność, takie średnie to światło. Przywołanie też słabiutkie. Ani Feniksa. Zastanawiam się nad magią zniszczenia. Łańcuch, do tego implozja. Może. Pytanie, czy dałoby dużo spell powerka. Magii powietrza, inicjatywka, obrona. Za dużo pierścień, atak, obrona. To kajdany fajne, ale za dużo pierścień. Tutaj jest odporny szał, obrona. Szał nie rzuci. To jest kolejna tarcza. Ale to już jest tarcza pod tego, nie? Dwa perzetka. Gładka kamienne kolce, to nic co mamy w gildii. Super buty, kolejne buty. Ja pierdzielę, tyle powtórzonych artefaktów to dawno nie było. Tarcza spoko, siła czarów 3. Czyli 4 siły czarów. No to by... Chociaż to by miał więcej, no nie wiem. To w sumie spoko. Pierścień odwołania na orka, to tak średnio. To też tak średnio. Ja cię pierdzielę, tak szczerze mówiąc nie mam pojęcia co miałbym chcieć pójść, iść, być. Nie wiem nawet co powiedziałem, ale dobra, na pewno sobie wyrzucimy magię światła. Oświecenie zostanie. To myślę, że też wyrzucimy. Myślę, że tak. To plus to. I liczymy, że da defa. Przeciwnik już skończył, no fajnie. Liczymy, że da defa, ewentualnie to. Logistyczka, czyli tu byśmy mieli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nie, czekaj, co ja pierdzielę. Jak to chciałbym iść lotny, trzeba było 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 na 5 na 6 na 17, i to nie ma sensu. 17, no i co? Jakiś defik. Chociażby to.
No, to na to liczymy. Dobra. O, magia mroku. Lepsze oświecenie. Eksperckie oświecenie. Fajnie. Szczęście. O, wyjątkowa intuicja. To możemy wziąć. Nie, to w sumie sobie wycofamy. Lepszy rzemieślnik. Uczony. Pochłonięcie artefaktu. No nic. No zobaczymy, co wyda. No nie jest to najlepszy matchup dla mnie. Weź inteligencję. Talent magiczny. No, też byłby dobry, nie? Też byłby dobry, ale... Daj to. Machiny. Znamie. Machiny znowu. Ja pierdzielę tej, no. To jest jakaś masakra. Ale żeby mi nie chciało dać magii tego? Magii zniszczenia, żeby mi tak nie dawało... Co mi z tej balisty? W sensie, no kurczę... Naprawdę? Naprawdę? O, jest magia zniszczenia, dobra. Chociaż tyle. To nie chcemy, lepsze magię zniszczenia chcemy. Chcemy eksperta. Mistrza błyskawic, logistykę jakbyś tam. No nie da logistyki, to co, bierzemy talent magiczny, nie? Miałem kamienne kolce, starożytną strzałę, nie pamiętam co jeszcze miałem. Talent magiczny weźmy. Bo się przyda w takim upadku. Lepszy talent magiczny. Ekspercki talent magiczny. No i co ja tu mam wziąć? To nie ma sensu. To nie ma sensu. Szczęście plus jeden. Machiny wojenne to też nie ma sensu tak naprawdę. W sumie. Czy coś bym chciał wycofać od razu? Zobaczmy, czy tutaj jest chociaż jakaś kulka, czy coś. Bo tak dobrze pamiętam, że łańcuch był, prawda? Jest, łańcuch, implozja. Jest ściana ognia, co to w sumie ten mistrz ognia nie byłby zły. Z tym, że on się we mnie wbije, ja bym chciał rzucić ten łańcuch i rzucić mu implozję. Wiecie, co zrobimy? Spróbujemy tak zrobić, że wycofamy sobie magiczne zwierciadło i spolujemy na pomysłowość. Jeszcze raz zaryzykujemy tego. Szczęście żołnierza. No oczywiście, że mi nie chcesz dać tego, co bym chciał. Bo jakbyśmy dostali pomysłowość... No, oczywiście, że nie chcesz mi tego dać. No kurde! No daj mi to lepsze szczęście w takim układzie. No. Tragedia. Będzie luzek. 17 wiedzy! 6 siły czarów. Ja pierdzielę. 3 siły czarów. 5 siły czarów. 6 siły czarów. Te buty, ja wiem, że to są zajebiste buty, ale tam w zamku jest jeszcze pierścionek, który też mi da wszystkie staty. Inicjatywa dla strzelaków. Więc wydaje mi się, że to byłoby dobrze wziąć. Zastanówmy się. Dałem turę. Obrażenia zaklęć rodu, obrażenia zaklęć. Nic. No gówno jest. Naprawdę jest ciężkie gówno. Nawet tej siły czarów nie mam za bardzo. Kurde, dało mi przy oświeceniu tyle wiedzy. No many na mnie zabraknie, tylko problem w tym, że jak ten ork nas wiedzie... A nie oszukujmy się, ten ork nas wiedzie, bo nie będzie chciał dać rozpędu. Bierzemy siłę czarów i spell power. Nie będzie chciał dawać szansy na to, że akademia się rozpędzi. Jakkolwiek. Więc on pierwszym ruchem będzie w nas wjeżdżać, nie? Teraz pytanie, artefakty? Czy talenty? Atak obrona, a tu jest co? Morale szczęścia. Atak obrona, jak już. Morale na minus? A za co? No morale na... Aha, za to. Ale połowa mojej armii nie moraluje, także... To na sprzedaż, to też.
Kurde, no wszystko mówi, żeby iść pod artefakty. Nie jest to najtragiczniejszy build, ale chciałem mieć coś innego, no. Nie na darmo wziąłem to, no nie? Dobra, najwyżej jakiś level dobijemy czy coś. Może jeszcze jakiś spell power wpadnie. Czy jest tu coś fajnego? Jest 3 do spell powera. Czy ja coś... Co to jest? Czekaj, to jest zatarcze, tak? Czyli byśmy mieli... 2 spell powera więcej. Ale mniej obrony zaś. Zaś mniej obrony. Dobra, a co ja bym chciał wziąć tutaj? Ja bym chyba wziął tą tarczę, bo to jest 5 defa. Na pewno chciałbym pierścień. I chciałbym ten pierścień. Więc ja bym proponował nie kupować. Potrzebowalibyśmy 27,5 tysiąca. To jest jako tarcza. No... Mi się wydaje, że ta tarcza tamta nam się bardziej przyda. Bo będę w stanie cokolwiek poczarować więcej. To nam może dać 250 golda. Atak obrona. Nie no, atak obrona nam się przyda. Z tego mamy level, nie? Mamy 13 tysięcy. Tu zawsze trochę tego jest. Golda więcej. Plus moglibyśmy nie brać jakichś jednostek. Więc już to myślę, żebyśmy kupili. Można by sprzedać jakieś zasoby, ale zasobów to ja nigdy nie wiem, co jest do czego potrzebne. Więc ja bym nie sprzedawał. Z tego mam level, tak? Tak, na pewno. 8000, no dobra. To tak zrobimy, że weźmiemy sobie z tego level. No. Ja zakończyłem turę. Coś z opóźnieniem dzisiaj te herosy. Weźmiemy level. Pytanie, co nam ten level da. Ej, to jeszcze na sprzedaż. No przecież. Kurwa. Odporność na magię. No to niespecjalnie. Trzeba było to sprzedać. Kurde. No. Przecież ja chciałem tarczę kupić, nie? Ej, Mateusz, niedobrze. Dobra, zaczniemy od ulepszenia. Weźmiemy sobie, myślę, że tego. Myślę, że... to ma dużo słabszą inicjatywę, ale... A, to jest bardziej pancerna. No i bardziej by zależało na pancernej, z tego względu, że chcę zadawać jak największy damage, tego od naprawy weź. Rzucający czary, wytłumienie magii, ja wiem. Ty masz te kulki swoje. Chyba weź, chociaż... Nie, weźmy ciebie. Tutaj weźmy... No ciebie, no. I tu... No ten byłby najlepszy. Chcemy iść desto, to bierzemy tego. Okej, i teraz tak. Chcemy mieć to. Czy ja mogę? Nie mam pierścienia. No, kurde, że ja tego nie sprzedałem. No nie widziałem tego. Chcemy tego inwalidę, będziemy stać w miejscu, to... A tu jest 2 za spell powera, ja nie mam broni. Ho! 2 do spell powera. Ty, 2 do spell powera to jest dużo. I patrzcie, i bym miał jedno i drugie, nie? Wolę to. Kurde, no. Głupi błąd, a 4 statystyki w dół tak naprawdę. Bo mielibyśmy 16 obrony i 9 ataku. A to już by było dużo. Mhm, dobra, czy jestem w stanie cokolwiek dokupić? Rakszaski? Chyba. Tych, no i tyle. No,
No lipa, lipa. Źle to rozegrałem, dobra. Zdrowie, na pewno. O, ale za to jakie dobre artefakty. Zdrowie i obrona, myślę, że tak. Ja bym spróbował obrona i zdrowie. W ten sposób. Czy te artefakty się czymś różnią? 15, 5, 10. 15, 10, 5. Ok, czyli warto sobie szuflować. Ok, na pewno to damy na ciebie. I to damy na ciebie. Do tego szczęście, inicjatywka. Dasz dwa razy? Dasz dwa razy. Weź na ciebie. Weź na ciebie. Czemu ty masz ujemne? Nie wiem. Inicjatywka, atak. Jesteś w stanie, nie jesteś w stanie tego dwa razy zrobić, ale jakbyś zrobił atak, inicjatywa. Też nie jesteś w stanie, no dobra. Czekaj, na kogo ja bym to chciał? Chyba na ciebie. Zostajesz mi, czekaj, ty masz, ty masz, ty masz, ty masz, ty masz, ty nie masz i ty nie masz. Na strzelca dobrze by było hapeki. I jest coś, co wszyscy biorą, czyli to. Ale spróbujmy w ten sposób. O, proszę, udało się i zostało nam niewiele. Jeszcze Tytex. No, kurczę, głupi błąd tam zrobiłem. Co ja mogę zrobić? Coś bez drewna, ale wszystko wymaga drewna. To nie wymaga drewna, ale wymaga siarki, której też nie mam. Ty nic nie jesteś w stanie zrobić. No dobra, no weź sobie tą szybkość, no. To... No trudno, trudno się mówi. No finalnie mamy 18 siły czarów, to nie jest mało, nie? Tylko jakbym miał ten lotny, to byłoby dużo lepiej. Bo przynajmniej w pierwszej rundzie byśmy mogli mu rzucić no on jest wjazdem, no to mówiłem, że to będzie wjazd, no. To nie było trudne do przewidzenia. A jeszcze jak ma bitewne i wjeżdża we mnie w pierwszej rundzie. Czternaście dziesięć. Nie jest to najbardziej przerażająca statystyka. Nie jest to też najprzyjemniejsza statystyka. Ale co zrobić? Chociaż mi się wydaje. No może mi się źle wydaje, ale chociaż ja bym zagrał w ten sposób. Bo dla mnie, a w ogóle temu miałem dać, temu trzeba było dać prędkość. Bo dla mnie jest istotne, żeby on podbiegł tutaj w wiele miejsc, nie? Więc myślę, że takie ustawienie nie będzie złe. A w sumie tego Tytexa można by jeszcze tak ustawić. No. W sumie? Zobacz. O Jezus. No dobra. 1-2. Jej Boże Święty, jaki ten gremlin jest niesamowicie słaby. Eksperckie dowodzenie, ekspercki atak, lepsza obrona. Spoko, ale ty, czajcie, że chłop nic? Nic a nic? Ty dolatujesz. Ty dolatujesz. Ty nie dolatujesz, ale to żadne z...
Żadne to jest w ogóle nic, że tak powiem. Dobra, pisnij w niego. Obniżysz mu tym samym. Właśnie. Czy warto go hitnąć? Czy nałożyć prawkę? Czy znaczy nałożyć prawkę? To duże słowo. No mi się wydaje, że tak. On odda za... Chciałem powiedzieć 8. Ale przestrzeliłem. Dobra, córa ziemi czeka. Ty z kuleczką. No to jest za dobre, żebyś tego nie użył. Kulka w 4 cele. Panu Jinowi mówimy papa. Ty nie dobiegasz w pierwszej. Bo czekasz na tego. Możemy prawie wystrzelić tego, ale to on się zaraz sam wystrzeli, nie? Albo masakrujemy tego, albo strzelamy w niego. Ale w tego strzelę łańcuchem. Gobek też nam sporo może zrobić. I nie ma szału. Nie, strzelimy Rakszą. Raksza powinna sporo zrobić mimo wszystko. Dobra, dawaj w niego ze szczęściem. Oczywiście, że bez. Teraz jest krzyk bojowy. Znaczy ten. O, to co daje plus 1 do ataku. No właśnie. Teraz tak. Ile zadaje implozja? Okej, dużo zadaje implozja. Teraz zrobimy sobie taki myk, że rzucimy. Znamy czarodzieja tutaj. Gdzie spadnę? Daleko. A czy on użył tego krzyku faktycznie, tak jak mówiłem? Nie użył. Nie, użył. No dobrze mówiłem. O, właśnie. Albo tutaj wlecieć. Tak, jeśli ja tu wlecę, to jestem martwą Rakszą. Gopka odsuniemy. Tego nie odsuniemy. Powinienem użyć tego, żeby się częściej ruszać, z tym, że teraz ten wlatuje, teraz ten wlatuje. Raksza może być bardzo ciężko z nią. A ciebie moglibyśmy, kurczę, wyeliminować? Czy ciebie eliminujemy? Nie wiem. Dobra, no zwiększ, zrób kręcioła. To dobrze. No najgorzej, że oni się ruszą, nie? No to jest to. Dlatego chciałem ten lotny umysł, żeby właśnie zdążyć rzucić dwa łańcuchy błyskawic. Niestety, no nie chciało dać. Co zrobić? Co było zrobić? Dobra, ty daj defa. I teraz tak, to może być osieczna broń. Nie, to wiele nie robi. Dobra, w takim układzie no trzaskamy łańcuchem. I walmy. Dobrze. Bardzo dobrze. Nie tak, jakbym się tego spodziewał, ale dobrze, dobrze. Zczyściło mu to bardzo dobrze. Nie jest jeszcze tak źle. Kurda. Aha, ty jesteś gremlinem, właśnie. Ha, 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 ha.
Trzeba by tego gopka hitnąć chyba, póki jesteśmy w stanie. To jest mocny damage, jaki mu zadamy. Ten tak naprawdę nie ma teraz ruchu, nie? Więc ja bym... strzeliłbym w Gomlina. No właśnie. No, ty musisz bić po swoich, wiadomo, wiadomo. Kula ognia. No dawaj tutaj kulę ognia, no. Strasznie słaba jest ta kula ognia, naprawdę. A ile zabijesz z tego? 11, 16. Nie wiem, to koop. Jest szansa na szczęście. Oczywiście, że bez szczęścia. Ty ile masz szczęścia? Chłopie, ty masz 3 szczęścia i ty nie potrafisz szczęśliwie kopnąć. Jeszcze nie mam demorale, no bitewne zawołanie. Dobra, fajnie. Nie wiem, no jeszcze póki jesteśmy, póki są daleko, znaczy ten tytan, tytex poleci w tył, nie? O Jezus. Oczywiście, ujemne moralce. Czarogłusza przeciwnika, no ja wiem, dwóch jesteś w stanie ściągnąć, tych 24. Trzeba by łoić łańcuchem. I to wydaje się dziwne, ale on powinien strzelić 2 razy. Raz. Czemu on strzelił raz? Nie. Rzucił 2 razy, dobra. Defuj sobie. Ale dziwne, że ten. Że on nie ma. W sensie aż tyle szału dostał, czy coś? Czy to jest. Aż nie bywało, żeby to było aż tak słabe, ten łańcuch. Jednego. Prawie całego tego. Jeden tytex. To jest jeden tytex, tylko że... Znaczy jeden cyklop. Dobra, dziabnij tak. Mhm. Sześć chociaż tych dwóch. Zawsze coś. A szczerze mówiąc, te morale... nad wyraz psujące, muszę przyznać. Naprawdę. Nie mamy już tego. Fajnie. Piąstki. Tym możemy tego złoić. Kurde, ty, jakie te... piąstki dobre na nich są. Pięciu aż w sumie? Zabij pięciu aż, bo to są 2 hity, nie? Ty zdychasz, wiadomo. Okej. Okay. Ty, chyba nigdy mi w życiu tyle, ten, negatywnych morali nie weszło. Przecież to jest aż niebywałe. Dobra, teraz tak, albo próbujemy się podnosić, albo rzucamy implozję. Czy ty masz jakąś, nie, ty masz na sobie szał. 5 tych, dużo tego spadnie, i dobrze. Nie wiem, czy finalnie i tak nie byłoby lepiej rzucić łańcucha. I chyba tak zrobimy. Dobrze poszło. I Gremlin chyba też powinien dostać za swoje. Tak, spadek inicjatywy, okej. Okay, no, no. Tak, teraz jest tak, to zagrożenie i to zagrożenie. Jeszcze jest wciąż Goblin.
kurde, to twoje pitewne zawołanie jest... Czekaj, czy jestem w stanie gdzieś się tak ustawić? Dobra, hituj w niego, żeby on był jak najdalej. Razak jest za chwilę. Teraz tak. Ty jesteś odporny na magię praktycznie, nie? Ty za chwilę umrzesz. Ja bym się ustawił tutaj. Albo dałbym sobie defa. I to dobrze, że przeżyłeś jeszcze. Nic już nie jesteś w stanie zrobić. W takim układzie daj defa. Może cię nie zabiją. Może. To będzie duży fart, jak go nie zabija. I to dobrze. Dobra, jestem w stanie jeszcze czarować. Implozja. 4, 5. Teraz, jak ja rzucę tutaj łańcuch, to ta pizgnie w tego. Tego moglibyśmy zbić. On dochodzi, więc gobek zabije. Trzeba jej zbijać szał. To jest dobre ustawienie. Tutaj biwerka nas nie może trafić. Trzech, no ja wiem. No, siedmiu. O! Nie zabiliście go. No dobra, tyle by było z tej biwerki. Aj, ciężko będzie, ciężko będzie. Kurczę, ale to jest bliska bitwa. Czy gdybym miał tego inwalidę, no bym ciut mocniej mu oddawał i ciut mocniej, ciut mniej bym nie bił. Pytanie, czy by mi to coś zmieniło? Chyba jesteście w stanie to przeżyć. Spróbujmy. Spróbujmy na ostro, co? Chyba, że powstać kogoś. 4T. Dobrze. Max zginął, niestety. Ty go hitniesz, ale ty mu trzy rakshasy, no właśnie, oddadzą. Teraz. Trzeba by... Ja myślę, że implozją, bo tu nie ma co. Chociaż... Spróbujmy łańcucha, co? Tak, ten dostanie. Kurwa, oczywiście brak szansy, no! Liczyłem na trochę inny. Tutaj wynik tego rozdania, no ale jest co jest. Dobra, jest GG. O, 7. No nie, no nie ma, nie ma czym, nie ma czym, kurczę.
Kurde, no. Nie, no myślę, że ten inwalida by nas nie uratował, ale mógłby. Mógłby, no nie ma tu co wydać. Nie ma, no. Co by mi to dało, no. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Ej, cieszę się, że to nie była taka jednostronna gra na Akademię, bo tak, na taką się obawiałem. Gdyby wszedł ten lotny i gdybym zrobił lepsze w artefaktach, to myślę, że bym to wygrał. Bo na start bym mu rzucił błyskawicę i on byłby ogłuszony, do tego miałby mniej liczną armię, nie? Więc kurde, szkoda. Dobra, nic się nie stało, gramy dalej. Dziękuję bardzo za obejrzenie, jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to były Heroesy 5. Moim przeciwnikiem był Pieniek. Widzimy się jutro, pa pa!